Dopracowane scenografie, mali aktorzy na scenie, w czasami zaskakujących spektaklach i dużo frajdy poza główną areną zmagań. Tak można podsumować 13. edycję przeglądu teatrzyków przedszkolnych Małe Proscenium. Dla wielu spośród ponad 100 uczestników przeglądu była to pierwsza styczność z dużą sceną. O tremie jednak nie mogło być mowy. Opiekunowie poszczególnych grup zadbali o to, aby dzieci czuły się komfortowo i zaprezentowały jak najlepiej. I to przy obecności stacji radiowych i dwóch ekip telewizyjnych. Poziom był bardzo duży. Oczywiście był też dosyć zróżnicowany. Może były przedstawienia dobre, ale były też przedstawienia, o których możemy powiedzieć, że były świetne. I to jest taka walka z samym sobą, bo wiele kosztuje bardzo dużo stresów dzieci, co czasami widać nawet na scenie lub po przedstawieniach. Jedna dziewczynka na przykład, która grała piękną rolę, wyszła za scenę po przedstawieniu i rozpłakała się, ponieważ jej emocje puściły. To chyba to jest najlepszy sposób do ćwiczenia pewności siebie. Takie obcowanie ze sceną, ze sztuką też. Wielkie Święto Małego Teatru to również nieoceniona pomoc rodziców i dziadków, dzięki którym poziom imprezy rośnie z roku na rok. Jednak największe brawa należą się głównym bohaterom, którzy w kilkunastoosobowych grupach tworzą bardzo interesujące widowiska, a ewentualne pomyłki dodają jedynie wyrazu. Ciężko ocenić te przedstawienia. Raz, że to są małe dzieci, więc też tutaj ta strona emocjonalna jest. Ciężko jest też wyważyć, co jest najważniejsze. Czy to, że dzieci włożyły w to dużo pracy, czy scenografia, czy to, czy się nie mylą, czy stroje, więc jest dużo tych elementów, no i nie jest tak łatwo, aczkolwiek no, też jest tak, że ogląda się dane przedstawienie i można po chwili poczuć, że to jest coś fajnego. A kto okazał się najlepszy? Drugi rok z rzędu bezkonkurencyjne było przedszkole numer 1 w Nysie. Bajka o smutnym osiołku w wykonaniu grupy Słoneczka oczarowała widownię oraz jury konkursowe. Przedstawienie było po prostu typowo teatralne, było wszystko w tym przedstawieniu co trzeba. I scenografia, i gra aktorska bardzo ciekawa i żywa. Wyróżnienie zdobyło również przedszkole integracyjne numer 5 za spektakl Jarzębinka. Po prostu były dwa przedstawienia, które ewidentnie wybijały się, więc a ponieważ mogliśmy przyznać tylko jedną pierwszą nagrodę, stąd wyróżnienie i pierwsza nagroda dla dwóch definitywnie najlepszych przedstawień. Kolejne zmagania z teatrem na deskach Nyskiego Domu Kultury dopiero w listopadzie. Wtedy do twórczej rywalizacji przystąpią starsi uczestnicy przy okazji 32. odsłony przeglądu Proscenium.